Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. I cóż, z góry chciałbym przeprosić za tą jakże spartańską jakość dźwięku, jaką teraz możecie uraczyć. Jestem. No, jakieś rozkazy? Tylko słucham. Jego próbka. Ale cóż, zaszły trochę małe zmiany. Właśnie nagrywam tą część na moim laptopie. Zgoda. A karta muzyczna na laptopie nie obsługuje tej metody nagrywania jednocześnie, którą wcześniej się posługiwałem. Więc na razie muszę korzystać z takiego spartańskiego sposobu, iż po prostu puszczam dźwięk z głośników, a mój wbudowany tak w laptopa mikrofon to nagrywa, więc przepraszam wszystkich za to, jeżeli znajdę jakikolwiek sposób, aby nagrywać jakoś inaczej jednocześnie dźwięk z miksera i mikrofonu, to z pewnością zastosuję go. W każdym bądź razie chyba nie będę musiał tutaj dużo komentować, gdyż następna zgoda. Część, następna mapa, na którą zmierzamy, będzie trochę brędna. Za sprawą tych oto stworzeń Malaryta. Cokolwiek to by było, ale nie mam tego. W czym mogę pomóc? Chyba nie ma tego w czego? Podstawowym bestiariuszu. Nie wiem, musiałbym zajrzeć. Tu jest, czym mogę w każdym służyć? Bądź razie. Standardowy buff up. No, czegoż chcesz teraz? W porządku. Naturalnie. Potrzebujesz mnie? Nie ma w sobie ruchu. Myślę, że mogę wykonać twą brudną. Nie ma sprawy. Gotów. Już niedługo krówki będą miały co jeść. Zabierajmy się do roboty. Przy okazji informuję wszystkich. Tak z ciekawości, jakby kogoś to obchodziło. Mój nowy laptop posiada ekran panoramiczny. Aczkolwiek natychmiast możesz na mnie liczyć. W porządku. Najlepszy. Aczkolwiek Icewind Dale nie obsługuje w żaden sposób żadnych. Jakieś rozkazy? Żadnych rozdzielczości panoramicznych, więc. Co mam zrobić? Więc całość wygląda dosyć żałośnie. Dobra, mniejsza o to, jak to wygląda, a jak nie. Słucham. Tak? Tyle roboty się zrobić. A tak. Te malaryty. Zamieniam się w słuch. Twoje rozkazy. Dobra, musimy kontrolować sytuację. Te malaryty są, jak widzieliście na początku, że cały spawn bestii. Zaraz skinie. Naprawdę. I jak widzicie, są dosyć mocny czar. Stanowczo zwiększa DPS. Czego? To wszystko, na co cię stać? Szybko, no, jakoś sobie poradzić. Ostrze rusza do dzieła. I ta mapa jest pełna takich tych gotów malarytów. Oraz gotów. Pełna na jest tego. Dajcie mi się na pieku draniu. Kto nie uważał w poprzednich częściach Let's Playa, oto jest ta tama budowana przez ziemniaków z wioski. W każdym bądź razie trzeba ją zniszczyć. To jest niedobra tama, bardzo niedobra tama. Jestem. To łatwe. No i niszczymy ją. Za to dostaniemy parę dodatkowych ekspów. Jakieś rozkazy. Dobra, ubiegając wszelkie pytania. To nie wystarczyło. Jest z nami jeszcze jeden wspomornik w pobliżu, który również rozwalimy. Tak. Niedługo. W każdym bądź razie awansujmy najpierw. Paladyn poziom 4. I tutaj mam niemały problem. Paladyn jako wojownik potrzebuje siły, ale również przyda mu się trochę charyzmy. Bo większość umiejętności paladyna opiera się na charyzmie, więc
Zalecam mieć przynajmniej 20 charyzmy dla paladyna. Naprawdę można się obyć bez trochę siły, ale charyzma tak wpływa na jego umiejętności, no, dodatkowe obrażenia, dodatkowy healing od nakładania rąk, dodatkowe rzuty obronne, że naprawdę paladyn powinien mieć naprawdę dużo charyzmy. Może powinien nawet wszystko dawać charyzmę. W każdym bądź razie czwarty poziom to również dla paladyna poziom, z którego może rzucać zaklęcia. Ma dwa dostępne miejsca na czary. Da mu błogosławieństwo i leczenie lekkich ran. Ot tak. A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza? Dobra. Czego? Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Naprawdę nie wiem, czy w tej grze opłaca się ruszać gdziekolwiek, jakąkolwiek bitwę bez przygotowania. To znaczy full heal gotów. I wszystkie buffy. Zrobione. W każdym bądź razie nie zamierzam tego robić. Mamy możliwość odpoczynywania, powinniśmy z niej korzystać. I moglibyśmy tutaj wysłać łotrzyka na małe zwiady. Ale w sumie wiem, co tutaj się znajduje. Prawie wiem. Grałem to ostatni po mapie jakiś rok temu. Jestem. W każdym bądź razie. Czym mogę służyć? Myślę, że łuki się przydadzą. Jakieś już się robi. Na nic płaczę, na nic jęki. Zaraz zginiesz z mojej no. Dobra. Tyle by było, jeżeli chodzi o łuki. No i nasz paladyn niech po raz pierwszy raz... A, potrafi także odpędzać się umarłych. W każdym bądź razie... Trzeba by mu zrobić jakieś narzucanie czarów. Niech po raz pierwszy w życiu rzuci jakiś czar. A kapłan, zobaczmy. Przywołanie potwora 2. Słucham. Co? Łatwizna, goblizna, tak? Co mam zrobić? Na ty już nie żyjesz. Ej, to nieładne. Bez nich, że rzucił psa. Zamieniam się w słuch, zrozumiałem. Tak. Co trzeba zrobić? No, my też potrafimy rzucać zaklęcia. Takie na przykład płomień. Nie zawiodę. Albo lepiej nie. Że na razie jeszcze nie płomień. Twoje rozkazy. Oczywiście. No to zrobię co w mojej mocy. Czego? O, wszystko pada. Jak ładnie. Ups. Nasz krasnolud właśnie został unieruchomiony. Udało się. Nie wiem, co to było, czy... Czy on właśnie rzucił... Zbuffował naszego orka. No, jak nie wiem, jak był to jest jeszcze nasz ork. Aj. Przy okazji to jest najwyższy kapłan. Badaj. Każdy bądź razie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o zakreślenia tych malarytów. Ze strony tych malarytów. Tak, powinienem wziąć słownik do ręki. Pozdrowienia dla Ferniego. Jestem załatwiony. Jakieś rozkazy? Zrozumiałem. No i po raz kolejny to chyba tyle, jeżeli chodzi o zagrożenia na tej mapie. Słucham, zrobione. W tej strefie póki co. Wierzcie mi, ale na tej mapie jest jeszcze słów, trochę potworów do ubicia. To się przyda naszemu łotrzykowi. Ale jakiś badziewi. Popakuję to wszystko w sakiewki. Tak. Czekam na rozkazy.
I'm sure you do. Nie mam w sobie niczego. Gotów. Załatwię to. Najlepszy? Jestem. Tak. Trzeba coś zrobić jak należy. Jakie się rozkazy? Zrozumiałem. No i tyle. Ruszamy dalej, ruszamy dalej. Tak, dosyć ciekawy. Ktoś poukładał tutaj deski na lodzie. Odpołożony zachód wygląda tak, jakby zniszczono go niedawno. Mając wystarczająco dużo drewna, być może dałoby się go naprawić. No, mam nadzieję, że się go da naprawić. Ta gra jest liniowa. Okej, okay, udało nam się zakrować. Najpodlejszą ze sztuk. Dobra, zapomnij. Zwycięstwo. Nie udało nam się zakrować. Samych zwierząt. Gotowości. Dobra, poczekamy, aż oni podejdą. Słucham. Bój rozpoczęty. Potrzebuj rozumu. I spróbujmy przestraszyć te zwierzątka. To powinno mieć niski rzut obronny na wolę. Zamieniam się w słuch. No dobra, nieważne. Tak. Widać, że on jakoś, nie wiem czemu. A, zaczyna uciekać. W każdym bądź razie. Zabierajmy się do roboty. W każdym bądź razie, bo używam tego słowa. Trzymaj się, a zwycięstwo w bitwie zapewnione. Niedługo kruki będą miały. Tak jak już mówiłem, chciałbym na to załatwić te malaryty. Nie dość, że zadają duże obrażenia. No dobrze, rozgłupię cię na pół. Jeszcze potrafią się leczyć, jak widać. Nic wielkiego, tylko leczenie lekkich ran. Ale zawsze coś. To wszystko, na co cię stać? Biegaj sobie, to wszystko, biegaj. Na co cię stać? Nic się nie dzieje. No, tak trochę zwlekam z rzucaniem tego psalmu. Ale mam ku temu ważną... Ważny powód. A jakby ktoś pamiętał rzucenie psalmu cisza na swego posłania. Znaczy, nie tyle co ucisza, ale po prostu, aby podtrzymywać psalmu, musi cały czas śpiewać i przez to nie może rzucać żadnych innych czarów. Co mam Więc zrobić? W każdym bądź razie psalm, no to jak dla mnie zaklęcie na ostatnią godzinę. Zamieniam się w słuch. No dalej. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Chcę cię healować go lepiej przecież. Gotów. Zrozumiałem. Ostatnio mam całkiem sporo szczęścia, jeżeli chodzi o to odpoczywanie. Nie widzę na razie, żeby do jakiegoś czasu w ogóle nikt mi nie przerywał. Jestem. Jakieś rozkazy zrozumiałem. No chodź! Chyba to nie widziałeś Marku. Nie ma orcie. Zrobione. Zdychaj. Ja właśnie zagrywałem dwie grupy. To wszystko! Na to się stać? Dobra. Twoje rozkazy? Słucham. Morderstwo najpodlejsze. Dobra, szybko załatwimy. Zwycięstwo najszlachetniejsze. Co potrafisz? Zamieniam, już się robi. I tutaj mała rada. Czekam na rozkazy. Ich możemy ustawić tutaj. Tak, no. Tak, załatwimy.
Legionę. Gotów naprzód. Jak zostali tutaj, a znacznie nie ma. Oczywiście. Czego? Oto jest pięść moja, znając świata ćwierć. Gotów. Kto ją ujrzy? Myślę, że mogę wykonać. Dobra, przydałoby się, żeby zebrali się w końcu. Możesz na mnie chyba. Co mogę dla ciebie zrobić? Zrobić się. Czy mogę służyć? Wygląda na to, że kolejna grupka malarytów. Tak? Tyle roboty, a tak mało czasu. Słyszę? No? Okay, jeden pan. Jakieś rozkazy? No to bierzemy się za resztę. Co trzeba zrobić? Tak, dobrze. Twoje życzenia? Koncentrujemy jak sobie chodzę. Zrobicie. I zobaczmy. Może uda mi się kogoś przestraszyć. Słucham. Zamieniam się w słuch. Nikogo. Nie udało się przestraszyć. To wszystko, na co cię stać? No, bez tych malarytów chyba walka już jest. Podejdź tu! Jeszcze parę orków do ubicia. Pożegnaj się z życiem. I tyle. Zrozumiałem. Tak. Okej. Co? Tu mamy nasze drewno. Znaczy, chyba mieliśmy nasze drewno. No. Tak. I możemy z niego zbudować most. Zabawię mi się w Boba Budowniczego. W porządku. Ale to w następnym odcinku. Jak widać, ta mapa jest już skończona. Pozostało nam pozbierać tylko trochę ten, wyspać się i ruszamy dalej. I w następnej mapie walka z bossem. Dlatego nie wiem, kiedy następna część powstanie. Może do tego momentu znajdę jakiś sposób na ulepszenie jakości dźwięku. W każdym razie dziękuję wszystkim za oglądanie. I polecam oglądanie naszych przyszłych przygód w Dolinie Lodowego Wichru. Do widzenia!